Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie po tej wakacyjnej przerwie. Przed nami prelekcja Pana Krzysztofa Handke, którego witam bardzo serdecznie. Proszę Pana Krzysztofa, nie trzeba Państwu przedstawiać, ale pokrótce tylko powiem, że jest emerytowanym majorem Wojska Polskiego. Obecnie pracuje jako nauczyciel w drugim liceum ogólnokształcącym. Oprócz tego oczywiście jest chyba najbardziej znany ze swojej twórczości pisarskiej, jest historykiem, sporo swoich tekstów poświęcił tematyce garnizonu Leszno, a także Powstania Wielkopolskiego. Ja natomiast czytałem pańskie opracowanie dotyczące generała Stefana Grota Roweckiego. No myślę, że wiele z tych opracowań jest niezwykle cennych, ale nie mniej cenne będą ten temat, który Pan Krzysztof przedstawi dzisiaj, to leszczyńskie pułki w kampanii wrześniowej. Szanowni Państwo, będziemy chyba jednymi z pierwszych osób, które będą mogły usłyszeć o tym, jak ta kampania wrześniowa wyglądała z perspektywy dowódców tych leszczyńskich jednostek, o czym za chwilę opowie Pan Krzysztof. Oczywiście po tym wstępie będzie czas na pytania, na co, jak tutaj usłyszałem od Pana prelegenta, będzie czas i jest też wielka ochota, żeby usłyszeć. Także w tej chwili, Panie Krzysztofie, nie przedłużając, oddaję Panu głos. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, można powiedzieć, obchodzimy po raz kolejny rocznicę 80. wybuchu II wojny światowej. Wojny, która, jak to było ładnie podkreślono i prawdziwie, że rozpoczęła się u nas w Polsce. Myśmy stawili opór, mówiąc nie. I za to wiele zapłaciliśmy. Najwyższą cenę krwi naszych rodaków, tutaj leszczyniaków, ale nie tylko. Zanim powiem o leszczyńskich pułkach, bo prawdopodobnie wszyscy będą myśleli tylko o dwóch. O 55. Poznańskim Pułku Piechoty, który tutaj stacjonował w Lesznie, i 17. Pułku Warnów Wielkopolskich. Od maja 1939 roku mający jako patrona króla Bolesława Chrobrego. Ale jeszcze były trzy jednostki, co prawda nie były to pułki, ale trzy jednostki, które były sformowane na bazie materiałowej 55. Pułku. To były trzy batalionu obrony narodowej: Leszno, Rawicz, Kościoł, które nie wolno pominąć, gdyż w nich służyło bardzo wielu wspaniałych, tym bardziej synów tej ziemi. Powiatu rawickiego, powiatu leszczyńskiego i powiatu kościańskiego. Tymi batalionami dowodzili również wspaniali oficerowie, którzy wywodzili się tutaj z pułków poznańskich. Ale zanim jeszcze do tego przejdę, to może kilka słów o właśnie tych dwóch pułkach i o miejscu ich stacjonowania. 55. Poznański Pułk Piechoty wywodził się z Powstania Wielkopolskiego. Zawsze staram się to podkreślić, bo to jest bardzo ważne. Był pierwszą jednostką zorganizowaną w styczniu 19 roku w Poznaniu jako pierwszy pułk strzelców wielkopolski. 28 stycznia już na placu Wolności został pułk zaprzysiężony i otrzymał sztandar ufundowany przez mieszkańców Poznania. W 21 roku, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i po krótkotrwałym stacjonowaniu w Krotoszynie, rozkazem przełożonych przybywa do Leszna jako do stałego garnizonu. Tutaj w garnizonie do 26 roku stacjonuje jego jeden batalion. Pierwszy batalion, dowództwo pułku w Koszarach, które mieszczą się przy ulicy Racławickiej. Zwyczajem przedwojennym ładnym było, że koszary miały swoich patronów. Tam, gdzie stacjonowało dowództwo danego pułku, to były tak zwane koszary główne. I te koszary, gdzie stacjonowało dowództwo tego 55. Poznańskiego Pułku Piechoty i pierwszy batalion, i do 24. jeszcze batalion techniczny, to były koszary imienia Tadeusza Kościuszki. Drugi batalion i trzeci do 26 roku stacjonował w Rawiczu, w tak zwanych czerwonych koszarach. W 25 roku rozeszła się po Lesznie plotka, że 55. Pułk zostanie przeniesiony do Rawicza. Na szczęście dzięki interwencji dowódcy pułku, ministra spraw wojskowych, ta plotka się okazała nieprawdziwa, a faktycznie zapadła decyzja, że w Lesznie mają być budowane koszary dla dwóch batalionów i cały batalion ma być w Lesznie. Do tego do końca nie doszło. W 25 roku w lipcu staraniem władz miasta, staraniem tym materialnym, finansowym i staraniem dowódcy 55. pułku, wtedy pułkownika Józefa Kustronia,
Zbudowano w rekordowym czasie koszary dla 2. batalionu. To jest obecna szkoła numer 7. Słuchajcie, od lipca 25 do stycznia 26 zbudowane koszary. Ja często tak to młodzieży mówię, słuchajcie, zapytajcie rodziców, jak długo budowano szpital leszczyński. Ćwierć wieku, tak? Dobrze, tak myślę. Albo trochę więcej, z hakiem. Trapez tak dalej, bo miał być na dożynki, nie zdążył. Nie zdążył. W tym samym i przybywa tutaj do Leszna. Na staraniem pułkownika Kostronia te koszary otrzymują imię króla Stanisława Leszczyńskiego. W związku z tym w Lesznie stacjonują dwie części tego pułku. Drugim pułkiem, który przybywa do Leszna w 21 roku w listopadzie, z Gniezna przybywa 17 pułk ułanów wielkopolskich, tworzony w czasie powstania wielkopolskiego w Gnieźnie jako najpierw drugi, bardzo krótko jako drugi, potem jako trzeci pułk ułanów wielkopolskich. To się wiąże z taką małą, no, nazwijmy taką ciekawostką, ale jeżeli będzie czas, to później o tym powiem. Ten pułk przybył do Leszna i zajął 3 koszary. W koszary główne mieściły się odgrodzone wysokim drewnianym płotem przy koszarach głównych 55. pułku na ulicy Racławickiej i były jako patrona miały Bartosza Głowackiego. Tam było dowództwo pułku, 4. szwadron i szwadron karabinów maszynowych i z Bachory i tak dalej, tak samo jak w 55. pułku, tam były pozostałe mniejsze jakieś ponad pododdziały czy części pułku. Pierwszy i drugi szwadron stacjonował w koszarach pięknie teraz odnowionych przy ulicy Dąbrowskiego. Koszary miały imię Dąbrowskiego. A trzeci szwadron stacjonował tam, gdzie dzisiaj jest. Jana Henryka Dąbrowskiego. Tak, przepraszam. Natomiast trzeci szwadron stacjonował w koszarach na Konkoleski, tam gdzie jest dzisiaj sanepid. To był koszar imienia Józefa Piłsudskiego. Pamiętacie panowie i panie, po wojnie tam Rosjanie stacjonowały, na szczycie tam był napis, ma zamalowywano i on ciągle wychodził. Teraz po tym remoncie jakoś na szczęście więcej nie wychodzi. Tam jest teraz sanepid. I tam stacjonował 4. szwadron. Obydwa pułki miały bardzo ciekawą dyslokację i szczęście do obiektów wojskowych, które mogły wykorzystywać w garnizonie. To była strzelnica garnizonowa, tam dzisiaj jest osiedle na Skarpie. I to się czerwone nie nazywały poligony, tylko place ćwiczeń na Wyciążkowie, to był największy, powiększony przez Robeckiego o 70 hektarów do 140 hektarów. I tutaj były jeszcze dwa małe place za koszarami głównymi. I tutaj pułk mógł ćwiczyć, zresztą Wyciążkowo to było oczko w głowie Robeckiego i generała Włada, dowódcy 14 dywizji. Dowódcy poszczególnych dywizji bardzo mocno zazdrościli tego, że pułki mogą się tak dobrze szkolić w garnizonie. Zresztą Robecki bardzo wiele rzeczy zrobił, żeby nie tracić czasu na domarsze, zwłaszcza tego batalionu z Radicza. Ułani się szkolili na tak zwanym Kalumbę. Tak jest, tam gdzie jest mniej więcej przy Westerplatte, tam jest, gdzie był... Tak, tak jest. Na tej górze nazwano Górecki Artyleryjski i tak dalej, tam również. Mówię i za koszarami na Błoniach, tam na Lipowej było i jeszcze dalej był taki mały jeden plac ćwiczeń. Ale tyle wstępu. Przygotowania wojenne w obydwu pułkach, 55. Poznańskim Pułku Piechoty i 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich rozpoczęły się, można powiedzieć, z początkiem 1939 roku. W 55. zresztą obydwa pułki były tutaj na rubieżach zachodnich II Rzeczpospolitej. Były ostoją dla społeczeństwa, gwarancją. Tym bardziej, że pułki wywodziły się ze zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Pułki, które poprzez swoich dowódców, żołnierzy, wpisały się w cały pejzaż społeczny miasta. Mówię, były ostoją, gwarancją pokoju. W marcu 1939 roku, po zaostrzającej się sytuacji, dokonano, można powiedzieć, tak jakby cichej mobilizacji. Przy 55. Pułku Piechoty tworzono tak zwane pododdziały ćwiczenie w sile około batalionu. Byli rezerwiści ściągani na 6 tygodni, zarówno szeregowi, jak i podchorążowie oficerowie i ćwiczyli tutaj. Ćwiczyli na Wyciążkowie, ćwiczyli w koszarach i tak dalej. W czerwcu tenże pułk został wydzielony z macierzystej 14 dywizji i podporządkowany dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii generałowi Romanowi Abrahamowi. Dlaczego? Chodziło o to, że Wielkopolska Brygada Kawalerii dostała zadania na czas rozpoczęcia wojny, a właściwie nawet
jeszcze przed, żeby osłonić mobilizacyjne rozwinięcie wojsk. Dlatego brygadę trzeba było wzmocnić. Z brygady wydzielono 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich z Biedruska i podporządkowano 14 Dywizji, a z 14 Dywizji 55 Poznański Pułk Piechoty i 1 Batalion 68 Pułku Piechoty 17 Dywizji. Bataliony otrzymały, tu jest taka ciekawostka, otrzymały nazwy powiatów, dlatego był batalion Leszno i do tego batalionu tylko mobilizowano najpierw rezerwistów pochodzących z powiatu leszczyńskiego, pochodzenia polskiego i niekaranych sądowo. Do batalionu Kościan wcielano z tamtego powiatu i spełniając te same warunki, tak samo do kościańskiego. Bataliony w sumie mobilizacji liczyły ponad 700 żołnierzy. Później powiem, czy były dostatecznie uzbrojone, czy nie, ale stanowiły pewną siłę, która miała również zabezpieczyć mobilizacyjne rozwinięcie wojsk. Zresztą idea utworzenia tych batalionów to już, można powiedzieć, powstała zaczątki w 1935, a prawdę mówiąc w 1937 roku, gdzie wspaniały generał Tadeusz Kuszczerba powiedział, że aby wzmocnić potencjał obrony sił zbrojnych, jak najtańszym kosztem należy utworzyć formację terytorialną. On i jeszcze kilku innych oficerów do tego doprowadzono. Się okazało, idea dobra, niestety czy państwo do końca było stać na to, to potem czas pokaże. W marcu utworzone zostają, można powiedzieć, armie. Na terenie Wielkopolski ze składu Okręgu Korpusu nr 7 utworzona została Armia Poznań. Tutaj dowódcą został wtedy inspektor armii, już mianowany generałem dywizji, Tadeusz Kutrzewa. W skład armii pierwotnie weszły wszystkie dywizje stacjonujące tu na terenie tego okręgu, czyli 14 Dywizja Poznańska, bo Wielkopolska, 17 też Poznańska, bo Wielkopolska, znaczy nie Poznańska, przepraszam, Gnieźnieńska, i 25 Kaliska albo Wielkopolska. Później zostało na krótko armia wzmocniona 26 Dywizją, ale ona była tylko nominalnie, bo ona później w czasie, zaraz na początku działań wojennych, zostaje oddana do Armii Pomorza, do generała Bortnowskiego. Również ale 1 września i jeszcze była tutaj z Wielkopolski, Wielkopolska Brygada Kawalerii w składzie tego 18 Pułku Łanów Wielkopolskich i 1 września przybywa do Wielkopolski jeszcze Podolska Brygada Kawalerii. To były siły, które wystawiła ta armia do działania. Przygotowania tutaj na terenie Leszna przebiegały zarówno w sferze i wśród oddziałów, czyli pułków, jak i również wśród ludności cywilnej. To między innymi było zaangażowanie ludności powiedzmy przekazywanie darów pieniężnych na Ligę Obrony Powietrzną Przeciwgazową, na Fundusz Obrony Narodowej. To były znaczne sumy zebrane przez ludność, jak i również przez żołnierzy poszczególnych kompanii. Na Zielonka ładnie to pokazuje, że na przykład żołnierze pozbierali po 10 czy ileś złotych, a to były inne pieniądze niż dzisiaj. To 10 zł coś znaczyło. To również były zadania przekazane naszym harcerzom. Leszczyńskim drużynom. To była obserwacja, można powiedzieć, pogotowie harcerskie, pogotowie tak jak na bojowe. To było również szkolenie ludności cywilnej w wielu zakresach. Na przykład panie z rodzin wojskowych miały obowiązkowe strzelania z broni krótkiej. Pani Jadwiga Wieczerzyńska jako szefowa rodziny wojskowej prowadziła, a tutaj niektóre osoby znają, wiedzą jaka to była rezolutna pani, prowadziła na strzelnicę. Jak ona mówiła pieszo, no nie wiem, czy mąż nie dawał, no pojazdu nie, bo miał tylko jedno auto, ale może jakieś podwody wystawiał, żeby panie pojechały na wyciążkowo i mogły sobie postrzelać. Odbywały się również różne prelekcje, czy to na terenie Leszna, czy poza Leszna, na terenie powiatu, organizowane przez oficerów w zakresie pierwszej pomocy, w zakresie obrony przeciwgazowej. To miejscowy lekarz garnizonu, wtedy major Truszyński, wyszkolił sanitariuszki z Włoszokowic. Jest taka fajna książeczka, kto wspomni o sanitariuszkach z Włoszakowic. Dziewczyny, które poszły na wojnę, pomagały żołnierzom nad Bzurą.
To lekarz Tuszyński, który później był lekarzem tutaj w Lesznie po wojnie długo, spoczywa na cmentarzu obok swojego dowódcy, pułkownika Wieczerzyńskiego. Kolejne przygotowanie to było przygotowanie samego garnizonu do obrony. Od połowy sierpnia, od 16 sierpnia po uroczystej mszy na rynku zebrało się kilka tysięcy mężczyzn i pod nadzorem oficerów 55 zaczęto do wybuchu wojny kopać szczeliny przeciwlotnicze. W sumie wykopano 6 kilometrów. Na szczęście nie przydały się one, ale to było zabezpieczenie, że gdyby nastąpiła agresja i atak na Leśno, no było, można powiedzieć, ostrzeliwanie, gdyby się ludność tam schowała, bo nie było typowych umocnień schronów, dawały szanse na zwiększenie przeżywalności. W tym czasie Leśno inspekcjonuje generał Kutrzeba, stwierdził pewne braki w przygotowaniu, ubezpieczeniu bezpośrednim garnizonu i koszar, nakazał pułkownikowi Wieczerzyńskiemu podjąć szybkie działania, żeby zabezpieczyć koszary i można powiedzieć zabezpieczyć wyloty z Leśna w różnych kierunkach, gdzie można było się ewentualnie spodziewać Niemców, co zostało szybko wykonane. Przepraszam, mam tyle kartek, ale nie wszystkie będę czytał, żeby nie było tak źle. W tym czasie w maju, bo ja mówiłem właśnie o 55 pułku, w maju dowódca wielkopolski dyrektor kawalerii dostał zadanie opracować studium taktyczne w pasie obrony wielkopolskiej brygady kawalerii. To zadanie zostało powierzone zastępcy dowódcy 17 pułku podpułkownikowi Witoldowi Arnoldowi Jurzyckiemu. Uznanemu przez generała Abrahama i pułkownika Kowalczewskiego za najlepszego zastępcę w brygadzie. On to zadanie wykonał bardzo dobrze, o czym pisze generał Abraham w swoich wspomnieniach. W sierpniu w czasie mobilizacji zostały wzmocnione posterunki Straży Granicznej w sile każdy posterunek około plutonu piechoty. Bardzo późno, gdyż tu chodziło o zachowanie pewnych tajemnic, zostały przygotowane, rozpoczęte prace fortyfikacyjne, ziemne, w pasie obrony Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Dlaczego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii? W początkowym okresie do 2 września 55 pułk jest w Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii, wykonuje te zadania, więc będę jak mówił ogólnie, zadania przygotowania fortyfikacji ziemnych i później przygotowania z niższych. Niestety nie wszystkie zadania można było robić, gdyż chodziło po pierwsze o utrzymanie tajemnicy, niektóre czynności były wykonywane w nocy, a niektóre później czekano na żniwa. Zgoda na wykonywanie pewnych fortyfikacji ziemnych była wcześniej dopuszczona tylko w miejscach na tak zwanych gruntach państwowych i na nieugorach. Nie wolno było wejść, jak to się mówi, gospodarzowi w pole, żeby nie zniszczyć plonów. Następnie w sierpniu, jeszcze przed ogłoszeniem mobilizacji, w pułkach obydwu leszczyńskich 17.55 wprowadzono dyżury bojowe. W Lesznie w pierwszym batalionie na zmianę z drugim batalionem w gotowości bojowej 24-godzinnej była zawsze kompania piechoty wzmocniona plutonem karabinów maszynowych. W Rawiczu był pluton piechoty wzmocniony jednym do dwóch karabinów maszynowych. Co to oznaczało? Żołnierze i oficerowie musieli być w pułku, zresztą już wszyscy byli ściągnięci z urlopów, oficerowie, dużo wcześniej. Musieli być w koszarach, spać wolno było w pełnym mundurowaniu, mogli zjąć tylko pasy i buty. Zresztą nie wiem, który z panów, ja pamiętam na Warcie, myśmy tak samo mieli, to bardzo przeklinaliśmy, jak był w wojsku, to wie, jak się 24 godziny nie zdejmie butów, jeśli chodzi, a są wysokie, to nawet jak nie ma upał, to nogi parzą w nogi. I w takich warunkach żołnierze zmieniali się do wojny, musieli przebywać. Już z początkiem roku, znaczy na wiosnę, i 55, i 17 pułkowanów nie uczestniczą w koncentracji i manewrach brygadowych dywizyjnych. Dowódca armii generał Kutrzeba zakazał tym dwóm pułkom osłonowym przebywanie na manewrach, to miało być na placu ćwiczeń w Biedrusku, przebywali oni tutaj, mogli się szkolić na miejscu. Mało tego, już w sierpniu, znaczy na początku i pod koniec lipca wydano rozkazy, że wojsko wychodzące na ćwiczenia ma zabierać jednostkę ognia
To znaczy, to jest odpowiednia ilość amunicji na karabin maszynowy, granaty i tak dalej, jedzenie. I nie wolno było się zbliżać na 4 km do granic, żeby nie prowokować z drugiej strony żadnym tam incydentem, czego tutaj nawet nigdy Niemcy nie zarzucili, no znaczy próbowali w wielu przypadkach innych, ale nie mogli zarzucić tutaj na przykład w naszym garnizonie. Wojsko tego przestrzegało. Czy na tym bardzo cierpieli? Nie. Już jak powiedziałem, żołnierze nasi leśnicy mieli warunki odpowiednie do przygotowania się do działań wojennych. Jednym z takich elementów, ale nie przygotowań do działań wojennych, była piękna uroczystość, która się odbyła w 17 Pułku Wanów Wielkopolskich. 7 maja pułk co roku obchodził swoje święto pułkowe. Tego roku, 20. rocznicę, pułk ma otrzymać nowy, przepisowy sztandar. Sztandar ufundowany przez mieszkańców Leszna, okolic. Na tą uroczystość, niestety nie 7, bo byli zaproszeni dostojnicy wojskowi i oczywiście zgodnie z procedurą prezydent i tak dalej, przybywa 21 maja marszałek Polski Rydźmigły, biskup polowy generał Gawlina, dowódca okręgu korpusu nr 7 generał Knoll-Kownacki, dowódca 14 dywizji generał Wład, generał Abraham, jako można powiedzieć współgospodarz, uroczyście przywitani na dworcu przez kompanię 55 pułku, przejazd, zresztą tam są zdjęcia, dzisiaj na wystawie były pokazane zdjęcia, przejazd do Koszar. Taka ciekawostka, Zenek Łady to opisał w swojej książce, szwadronem honorowym był pierwszy szwadron rotmistrza Gutowskiego, nawet troszeczkę podmalowano konie, żeby był jednej maści, no to tak można powiedzieć smaczek. Ta uroczystość była przekładana ze względu na postać marszałka, który miał bardzo wiele bieżących zajęć. Ale też trzeba było się przygotować pod każdym względem. Między innymi zabezpieczyć się przed możliwością dywersji niemieckiej. Na budynkach przy Koszarach, gdzie były uroczystości, byli strzelcy wyborowi z wojska. Policja postawiona, jak to się mówi, na równe nogi. Na Błoniach tam, bo na tej za Koszarami, stał samolot z podgrzanym silnikiem, żeby ewakuować marszałka. Niedawno dotarło do takiej ciekawostki, nawet o tym mówiłem koledze przed chwileczką. Była informacja prasowa, żeby być może zmylić Niemców, że święto pułkowe i wręczenie sztandarów jest przełożone na kolejny 1940 rok. Niedawno dotarło do takiej nowej wiadomości. Jeszcze nie wiem, jakiej to jest gazety, ale jest wycinek prasowy. No, nie sądzę, żeby ktoś to sfabrykował. No oczywiście trzeba będzie pokłonić się, jeszcze poszukać, żeby dowiedzieć skąd to jest. Uroczystość na szczęście się udała. Tego dnia również ze składek i hojności mieszkańców Leszna wojsko leszczyńskie otrzymuje kilkanaście karabinów maszynowych, uroczyście tutaj wręczonych na miejscowym rynku. Powracają pod oddziały do Koszar, potem już następuje to bezpośrednie przygotowanie do wojny. W lipcu, na przełomie lipca-sierpnia, do Koszar obydwu pułku docierają zaplombowane skrzynie z napisem sprzęt optyczny. To były karabiny przeciwpancerne, wzór URY, wzór 35. Wspaniała polska broń. No ale jak to wszędzie, znaczy wojsku, no nie zawsze ta tajemnica jest potrzebna. W tajemnicy rozpoczęto szkolenie w obydwu pułkach. Dowódcy pułków zostali zobowiązani do wybrania strzelców wyborowych. Po trzech w każdej kompanii, dowódcy kompanii, dowódca pułku, zastępca i zbrojmistrzowie zaprzysiężeni i szkoleni na wyciążkowym. Karabiny się przydały, wtedy może powiem, już wyjdę do wojny. Niemcy popełnili kardynalny błąd. Jak się na zdjęciach patrzy, niektóre ich pojazdy pancerne, transportery miały takie białe krzyże, tylko w naszej kampanii na przodzie. To był bardzo ładny znak do tych karabinów maszynowych, żeby dobrze trafiać. Skuteczność tej broni była dobra. W tym czasie ten kaliber 7,9 z taką łuską przebijał wszystkie pancerze broni pancernej niemieckiej. A tym bardziej ten krzyż, który był ruchomą tarczą, pozwalał naszym. Już w kampanii francuskiej tego Niemcy nie stosowali. Wyciągnęli z tego wnioski.
Mobilizacja w obydwu pułkach rozpoczęła się 25 wczesnym rankiem od godziny 5 do 4, 5 w obydwu pułkach. Bardzo szybko napływali rezerwiści i bardzo szybko mobilizacja zakończyła się. I 25 wyjechały nadwyżki pułku, to jest około mniej więcej około 1000 w 55 pułku, w 17 pułku mniej, do środków zapasowych. Nadwyżki oficerów szeregowych z 55 wjechały w rejon Kutna, tam gdzie było środek zapasowy 14 dywizji, do 1 batalionu zapasowego, który był batalionem 55 pułku, a z 17 pułku wyjechali do Kraśnika. Pułk tutaj w Leśnie i w Rawiczu po zakończonej mobilizacji 55 liczył 93 oficerów, 507 podoficerów, 2757 szeregowych. Natomiast 17 pułk Wanów liczył 40 oficerów i 1160 podoficerów żołnierzy. Było to dużo. Podaje się, że w garnizonie i z garnizonu i z ziemi leszczyńskiej, tutaj powiatów, gdzie mobilizowano, wyszło na wojnę 8,5 tysiąca mężczyzn. Nie wróciło, jak podają historycy, około 1,5 tysiąca. Była to wielka danina zapłacona za obronę. Wojna zastała obydwa pułki w wyznaczonych rejonach do obrony. Utworzone zostały przez obydwa pułki odcinki do obrony i oddziały wydzielone. I tak drugi batalion znajdował się koło Śremu w miejscowości Meklin i tam był tak zwany odcinek Śrem. Pierwszy batalion był w Lesznie, to stanowił oddział wydzielony Leszno, a trzeci batalion nie był cały w Rawiczu. W Rawiczu pozostawił 8 kompanię, natomiast on był troszkę wysunięty na południe. Natomiast oddziały wydzielone 17 pułku Ułanów to był w Czaczu, to było dowództwo 17 pułku Ułanów. W rejonie można powiedzieć Śmigielsko-Kościańsko i Czacza był pierwszy szwadron, drugi szwadron w Morownicy, czwarty szwadron w Przysiece, natomiast trzeci szwadron był oddziałem wydzielonym w Rydzynie. Zadaniem Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, bo tu też cały czas będę jeszcze mówił o obydwu leszczyńskich pułkach, było zamknięcie na działania nieprzyjaciela, w armii tak się mówi nieprzyjaciela, tak regulaminy ustanowiły przed wojną i dzisiaj, było zamknięcie kierunku na Poznań i Wrześni. Stawienie do 5 dnia oporu na pozycji głównej, na warcie od Mosiny do Śremu przez Nowe Miasto i utrzymanie łączności z 14 Dywizji w rejonie Mosiny oraz opóźnianie działania nieprzyjaciela na przedpolu, właśnie tymi oddziałami wydzielonymi. Chodziło o to, jakby przypadkiem tutaj Niemcy atakowali, żeby doprowadzić do rozwinięcia. Czyli wojska niemieckie nie szłyby kolumną szybko, musiałyby się rozwinąć, wydłużałby się czas przemarszu natarcia na Polskę. Rozeznanie było, rozpoznanie nasze dosyć dokładne. Nie spodziewano władze naczelne Wojska Polskiego, jak i również dowódca armii Poznań, nie spodziewał się ataku tutaj, gdyż wedle opracowań naszych i informacji o nieprzyjacielu wiadomo było, że nacierać będą 5 armii i głównym zadaniem będzie otoczyć od wschodu, od północy, od wschodu i tutaj, czyli Zawisły i Przedwisły Warszawy i od południa prawym brzegiem Wisły i tutaj 8 armią, bo już będę później mówił o 8 armii, gdyż spotkają się niestety żołnierze z tą armią, dotarcie do Warszawy. Armia Poznań, w tym te dwa nasze pułki, po, można powiedzieć, w wykonaniu zadań tutaj w pasie obrony granicznej, gdyż od pierwszego dnia były potyczki graniczne w całym pasie obrony Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Pierwszego dnia zostaje zajęty Rawicz, pod Bajonowem i tak dalej. Są potyczki. Dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii nakazuje pułkownikowi Jabłońskiemu, dowódczego batalionu, wyprzeć Niemców z Rawicza. I to rzeczywiście on wysyła dla 8 kompanii, która miała bronić, a była za słaba, opuściła Rawicz następnego dnia, drugiego zajmują Rawicz. Drugiego dnia w godzinach południowych generał Abraham, dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, nakazuje dokonać wypadów rozpoznawczych na teren III Rzeszy. Dwa wypady się dokonały. Z Leszna wychodzi wypad rozpoznawczy drugiej kompanii kapitana Lesisza na Wschowę,
wzmocniony plutonem artylerii piechoty kapitana Snitki, plutonem karabinów maszynowych i tankietkami. Dowódca brygady wydaje rozkaz, że jeżeli dojdą i dojdą do granicy, a nawet przekroczą, mają oddać strzały w kierunku Wschowy, a właściwie kosza. To bardzo nasi dowódcy przestrzegali tych zasad. Strzelamy do wroga i do obiektów wojskowych. Ryczmigły, gdy wybuchła wojna, wydał rozkaz, że jeżeli będą bombardowali, bo liczy na to, że będą bombardowania z naszej strony, tylko bombardować tam, gdzie jest pewne, że są Niemcy. Żeby żaden Polak nie ucierpiał, albo żeby nie ucierpiały jakieś elementy niemieckie, cywilne. I te, powiedzmy, zasady były przestrzegane. Koszary zostało strzelane, pluton artylerii kapitana Snitki oddał 36 strzałów w kierunku kosza. Były to bardzo celne strzały. Wieczorem zapadł rozkaz o wycofaniu oddziału naszego rozpoznawczego na teren do Leszna, na teren Polski. Wieczorem wychodzi mały wypad rozpoznawczy z 8 kompanii silnego plutonu wzmocnionego w kierunku Załęcza. Tam zostają, może być zniszczone, pojazdy niemieckie, wzięto jeńców i zdobyto kilkanaście karabinów maszynowych. Pierwszego dnia wojny, już symboliczna postać, ginie pierwszy żołnierz 55. Poznańskiego Pułku Piechoty. Szeregowy Paweł Kaprykowski zostaje zastrzelony przez niemieckiego dywersanta. Zasada dywersji mówi, że kula dywersanta nie jest przeznaczona dla żołnierza szeregowca, bo jej dowódca zginąć. Prowadzi ten pluton, jeżeli nie mylę się, Konwiński podporucznik. No to ona była dla niego wymierzona. Zginął Paweł Kaprykowski. Wreszcie przechwycono kilkunastu dywersantów. Oni zostali zatrzymani. Tu może wybiegnę w czasie. Później generał Abraham w Śremie przed sądem wojskowym zostaje skazanych 14 dywersantów niemieckich, czyli tych, których złapano z bronią i tych, którzy strzelali. Generał Abraham zatwierdza rozkaz, uwalnia, ma być ułaskawia najmłodszego, najstarszego. 12 wyroków zostaje wykonanych, rozstrzelanych. Wybiegnę w czasie, powiem, w czasie, gdy był w niewoli i jego wyciągnięto z oflagu. No i chciano wyciągnąć generała Włada, ale generał już nie żył. Wład podpisał rozkaz o rozstrzelaniu jeszcze więcej, tam bo już chodziło o setki. Władz i szef sztabu 14 dywizji, pułkownik Kobylański, stają przed sądem wojskowym niemieckim. Sąd wojskowy ich ułaskawił. Stwierdził, że działania, to nie znaczy, przepraszam, bo to nikt nie zrozumiał, nie podkreślam żadnej rycerskości Wehrmachtu, ale zostali ułaskawieni. Generał Abraham przeżył wojnę, później starał się bardzo wiele rzeczy na rzecz 15 pułku Anów Poznańskich i w ogóle swoich żołnierzy. Generał Abraham po powrocie do drugiego dnia wojny 55 pułku tutaj do Koszar wydaje rozkaz pułkownikowi Wicierzyńskiemu udania się do Śremu i trzeciego rana zameldować się u dowódcy macierzystej dywizji generała Włada. Wiecierzyński, analizując to zadanie, uznał za nierealne. Leszno, Śrem, a właściwie jeszcze zaś koło Śremu, tam gdzie był dowódca pułku, nie dojdzie tam. Więc zameldował generałowi Abrahamowi, że prosi o przesunięcie tego terminu, żeby zameldować się w swojej macierzystej dywizji u generała Włada następnego dnia rano. Abraham się zgodził na to, ale powiedział, że dostanie zgodę od Włada. Generał Wład przystał na to, i rzeczywiście, 4 rano zameldował się cały pułk. Część idąca z Rawicza, część idąca tutaj z Leszna. Cały pułk ześrodkował się w rejonie Zaniemyśla. W tym czasie również 17 pułk odchodzi i w Śremie spotyka się z całą swoją Wielkopolską Brygadą Kawalerii. Od tego czasu następuje odwrót tych dwóch pułków w ramach swoich dywizji, 14 dywizji i Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w kierunku ogólnym na Warszawę. Tutaj może powiem jedną rzecz. Tuż po wybuchu wojny 14 dywizja, 55 pułk miał być oddany do odwodu naczelnego wodza. Generał Wład i Kutrzeba prosili naczelnego wodza, żeby nie odbierał mu tej wspaniałej dywizji.
Po pierwsze, Kurczewa nie chciała dać, bo by tracił jedną dywizję. Ja powiedziałem już wcześniej, że nominalnie 26. Dywizja, ona była za chwilę tak przekazana Pomorskiej Armii Pomorze, to by miał tylko dwie dywizje. No i rzeczywiście naczelny wódz zgodził się, z czego i Wład generał, i generał Kutrzeba był zadowolony. Pułki wycofują się marszami. Pierwszy marsz był bardzo forsowny, bo wykonano ponad 60 km. 8 września i pułk piechoty w ramach swojej dywizji i pułk nasz Ułanów 17 znajdują się w rejonie już Kutna. Zapada wreszcie oczekiwana decyzja, zgoda na podjęcie zrywu zaczepnego. Generał Kutrzeba jako stary sztabowiec, jako wychowawca, wyszkolony oficer wiedział, że prowadząc bez walki żołnierzy przeważającej ilości Wielkopolan, którzy opuścili swoje ziemie bez walki, to do Warszawy albo gdziekolwiek nie doprowadzi wojska, tylko doprowadzi zgraje ludzi, którzy może będą się zachowywali niewłaściwie. On wiedział, druga sprawa, wiedział, że nie przejdzie na wschód, gdyż już od południa wyprzedza go o 2 dni marszu 8. Armia generała Blaszkowica. I czy on rozpocznie to wcześniej, on prosił już, żeby tą akcję zaczepną albo małą w wykonaniu tylko poznańskiej armii, albo dużą z udziałem pomorskiej, tylko było to niemożliwe, gdyż tam były 2 dni też różnicy marszu, musi uderzyć na nieprzyjaciela. Po pierwsze to podniesie morale żołnierzy, a po drugie utoruje sobie drogę, obojętnie jak pójdzie, czy by poszedł w tym pierwszym kierunku, jak uderza w ogólnym kierunku potem na Łódź, czy jakby poszedł na Warszawę. No po rozmowach 8 dostaje zgodę. Zresztą taka jest jakby ciekawa rzecz, ta rozmowa, te rozmowy między generałem Kutrzebą a naczelnym wozem, czy generałem Stachiewiczem, szefem sztabu, to były takie żargonowe, wojskowe rozmowy. To było na przykład, że no ja tu teraz improwizuję. Pójdzie z Władkiem, czyli z Bortnowskim, na Ozorki, czyli do Zorowa. Tam szybko je zjecie i migiem przesuniecie się dalej. To tam miało być jakby zadanie. Nie wszystko było dokładnie zrozumiane prawdopodobnie. Kutrzeba potem w swoich rozważaniach uznał, że pewne przekazane dyspozycje, na przykład odnośnie podporządkowania i kto miał kierować tym zrywem zaczepnym, czyli dowodzić, nie były tak do końca jednoznaczne. Dlatego on się kierował w swoich wspomnieniach, to napisał, tak można powiedzieć, uzgadnianiem pewnej decyzji z Bortnowskim. I rzeczywiście po otrzymaniu tejże zgody Bortnowski był przeciwny temu. 9 września rozpoczyna się największa bitwa, długo największa bitwa tejże kampanii. Nie jest to walna bitwa, niektórzy to historycy mówią walna bitwa. To nie była żadna walna bitwa, gdyż walna bitwa to jest wedle planu naczelnego wodza prowadzona grosz sił i dowodzona przez wodza albo wyznaczonego oficera. To miał być zryw zaczepny. Jak powiedziałem, Kutrzeba dobrze kalkulował. Jeżeli ja teraz nie zaatakuję tu w skrzydło, tutaj chodzi o 8. Armii generała Blaskowica i to na szerokim froncie, to za chwileczkę, za 2 dni, jak on mnie już wyprzedził o 2 dni w marszu na Warszawę, będę walczył na jego warunkach. Czyli nie będzie już elementu zaskoczenia. Druga sprawa, uznał, że jest dogodna sytuacja. Armia Blaskowica rozciągnięta została. 30. Dywizja, która najbardziej odczuła działanie nad Bzurą, bo to ona została zaatakowana przez grupę generała Knola-Kownackiego, o której za chwilę powiem, zostaje prawie, można powiedzieć, doszczętnie rozbita. Ale to ironia losu. Dowódca tejże niemieckiej 30. Brygady, na to, że bardzo długo bronił, dostał najwyższy order od Hitlera. Został rozbity przez nasze wojska, dostał najwyższy order i mało tego, z dowódcy dywizji zaraz po kampanii, tu zapomniałem nazwisko napisane, jak potem może mi przypomnę, dostaje dowództwo korpusu. Na 9 września traci 1500 chłopów. Nie wiem, na co wyróżnili, ale to jest jego sprawa. Kutrzeba uszykował grupę, znaczy utworzył grupę operacyjną generała Knola-Kownackiego w sile tych 3 naszych wielkopolskich dywizji. 14, 17, 25. Tą grupą dowodził właśnie Knol-Kownacki. Dostał zadanie nacierania na ogólnym kierunku na Łódź.
Knor Kondackiej uszykował wszystkie trzy dywizje w jednym rzucie. Pas natarcia to było forsowanie Bzury i natarcie był bardzo szeroki, 30 km. To jest na każdą dywizję 10 km. Wedle regulaminów przed wojną było to za dużo, no ale natarcie na węższym odcinku nie przyniosłoby takiego sukcesu taktycznego, nawet operacyjnego, a byłoby zagrożenie szybko, gdyż obydwa skrzydła armii 8 i te dywizje mogłyby szybciej dokonać kontrataku. Kulczewa wiedział w tym czasie, że nie ma już żadnych odwodów. 26. Dywizję oddał Bortnowskiemu. Bortnowski za dwa dni może dopiero wejść do walki. Wielkopolska Brygada Kawalerii ubezpiecza, wykonuje podobne zadania, ale ubezpiecza lewe skrzydło Wielkopolskiej 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty generała Włada. 55. Poznański Pułk Piechoty jest na prawym skrzydle w pierwszym dniu działań ofensywnych dywizji i graniczy 70. Pułkiem Piechoty 17. Dywizji. Zaskoczenie było prawie całkowite, jednak jeden, można powiedzieć, dowódca 68. Pułku Piechoty 17. Dywizji, pułkownik Dworzakowski, za szybko wydał rozkaz, jeden batalion uderzył w kierunku ogólnego natarcia. Miał zdobyć Głowicz. Okazało się, że to natarcie było za małą ilością sił. Uderzono tylko jednym batalionem. Nie udało się. Batalion został rozbity mocno. W związku z tym planowane później natarcie przyspieszono. W godzinach wieczornych, gdyż generał Knoll Kondacki prosił o to, że wieczorem będzie większe zaskoczenie i w ciągu nocy uda nam się lepiej zadziałać. Okazało się nie do końca to logiczne. Natarcie, jak potrzeba, chciał, miało być rano. Knoll Kondacki optował, nie, będziemy za mocno widoczni. Taki szeroki pas natarcia również powodował, że artyleria ogólna, gdy 7. Pułku ciężka artyleria nie była w stanie wspierać wszystkie dywizje. W sumie w godzinach wieczornych 9 do natarcia o różnych porach, nie w tym samym czasie, uderzają wszystkie trzy dywizje. Sukces nie był wielki, gdyż przez noc udało się przesunąć tylko w terenie od kilometra do 2 km. Następny dzień przyniósł większe sukcesy. Od następnego dnia, 10, wojska 55-17 są w pewnym sensie w pościgu za nieprzyjacielem. 30. Dywizja zostaje rozgromiona, rozbita i to w szerokim pasie. Generał Blaskowicz, który ciągle par na Warszawę, bo chciał zdobyć Warszawę i zameldować Hitlerowi, żeby zdobył, oczywiście zdobył, nie do końca miał rozeznania. On sądził, że armii tam naszej już nie ma, że my jesteśmy dalej. Można powiedzieć, bitwa nad Bzurą, która się toczyła od tego 9 do 18, do 12 września, to jest, można powiedzieć, panowanie w naszych rękach. Ofensywa nasza za zaskoczenie i tak dalej. Niestety 12 w godzinach wieczornych spotyka się z generałem Bortnowskim. Generał Bortnowski zgadza się, że przejmie dowodzenie i swojej armii będzie nacierał. Przygotowane są rozkazy na 13 września. Niestety generał Bortnowski dowiedział się albo inaczej zrozumiał wiadomości wywiadu i zameldował później, że nie podejmuje się dalszego dowodzenia. W związku z tym i niemożliwością realizowania dalszego uderzenia, Bortnowski powiedział, że pójdziemy północnym brzegiem Bzury do Warszawy. W związku z tym generał Kutrzeba posłuchał go, zmienił decyzję, wstrzymał natarcie. Wojska wycofały się z powrotem za Bzurę i później nacierały, to już drugi etap, od 13 do 16 w ogólnym kierunku na Warszawę. Ale tutaj Kutrzeba widział, że pas, po którym się poruszają, jest zbyt wąski, dobry do ostrzału obustronnego przez artylerię nieprzyjaciela. Uznał, że trzeba ten pas poszerzyć do 30 km. Nie udało się tego nigdy zrobić. W tych działaniach obydwa nasze leszyńskie pułki cały czas aktywnie uczestniczą. Wcześniej jeszcze,
nie powiedziałem o tym, obydwa pułki po początkowych walkach 11 września zostają, można powiedzieć, wzmocnione pod oddziałami marszowymi. Do 18 pułku Łanów zostaje wcielone 4 plutony pod oddziały szwadronu marszowego, do każdego szwadronu po jednym plutonie, a do 55 pułku do każdego batalionu wcielono z batalionu marszowego po 180 żołnierzy. Nie było to wiele. Kurczewa nie może żadnych odwodów prowadzać. Żołnierze zmęczeni walczą. Brakuje amunicji. Wykonują kolejne zadania. Ten drugi etap kończy się, można powiedzieć, 16 września, gdzie już inicjatywa jest w rękach Niemców, dowódców niemieckich. Na ten front zostają ściągnięte posiłki niemieckie. Kurczewa już nie może na nic liczyć, bo nie ma skąd. Prosił o wsparcie z Warszawy, żeby wykonać jakieś uderzenie, żeby otworzyć korytarz, żeby mogły w tym czasie nasze wojska spłynąć do Warszawy. Generał Rommel nie podjął tych działań. Nominalny był wtedy już dowódcą Armii Warszawa, mimo że generał Czuma, który pierwotnie dowodził obroną Warszawy, mówił, żeby wypchnąć na zachód kilka batalionów, które żeby utrzymały korytarz do tego, żeby na Warszawę spłynęły te dwie armie. Niestety tego nie dokonano. Kres działań Armii Poznań i Armii Pomorze to jest, można powiedzieć, 16 dzień września. 17 i 18 września dokonał się kres 14 dywizji. 18 września ginie generał Władz. Zresztą w bitwie nad Brzyrą ginie 3 polskich generałów. Bołtuć, Grzmoc-Kotnicki, generał Władz. Los 55 pułku dokonuje się następnego dnia. W nocy z 18 na 19 września, znaczy dobę wcześniej, pułkownik Wieczerzyński nie ma żadnej informacji od 14 dywizji. 18 września dostaje ostatnie rozkazy od generała Władza przed jego śmiercią, żeby zebrał pułk albo wszystkie oddziały 14 dywizji i przez Puszczę Kampinoską dotarł do Warszawy. W nocy z 18 na 19 generał pułkownik Wieczerzyński wydaje tragiczne rozkazy dla każdego dowódcy. Około 3.30 nakazał rozformować pułk, przebijać się małymi grupami do Warszawy i nakazał zakopać sztandar. Pod miejscowością Olszynki w obecności adiutanta pułku porucznika Zielonki i innych oficerów, kapitana Chromady i kilku szeregowych, sztandar 55 pułku zostaje zakopany. W 57 roku pułkownik Wieczerzyński próbuje go szukać, nie znalazł go. Dzisiaj w Muzeum Wojska Polskiego nie wiem, w jaki sposób znalazł się drzewiec tego sztandaru. Również już w czasie bitwy nad Brzurą pułkownik Kowalczewski wydaje rozkaz rozdzielenia płata sztandaru 17 pułku Łanów i przechowanie płata, natomiast drzewiec zakopany. Płat wraz z pułkiem dociera do Warszawy. 55 przestaje istnieć, jak powiedziałem, nocy z 18 na 19. Pułkownik Władz ranny, zresztą obaj dowódcy byli ranni, pod Modlinem dostaje się do niemieckiej niewoli. Pułkownik Kowalczewski od 16 września nominalnie dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, bo generał Abraham zostaje dowódcą grupy kawalerii złożonej z Wielkopolskiej Brygady Kawalerii i Podolskiej. Znaczy, to mogę powiedzieć, tylko dlatego, żeby te małe już pododdziały skumulować w jednym ręku, prowadzi na Warszawę. Do Warszawy dociera z 17 pułku Łanów około 500 żołnierzy. W Warszawie zapada decyzja, generał Abraham zamierzał zebrać swoją brygadę. Złożono zresztą żołnierzy już innych pułków spoza brygady i na południe skierować się i dotrzeć do Rumunii. Były takie plany. Niestety nie doszło do tego. Przed kapitulacją na ostatniej zbiórce, znaczy już po zawieszeniu broni, na ostatniej zbiórce 27 pułkownik Kowalczewski podziękował żołnierzom za męstwo, uczczono chwilę ciszy tych, którzy zginęli i wydał rozkaz przechowania sztandaru. Tego podjął się Benedykt Żółtowski, oficer, który zgłosił się na chodnika.
Zobowiązał się, że przechowa sztandar. Przekazał swoim ciotkom, znaczy ciotkom swojej żony, panią Fudakowską, czterem paniom, które przechowały ten sztandar. Do sztandar na Górnośląskiej ulicy w Warszawie został im przekazany. One do zakończenia, można powiedzieć, dopóki Niemcy jeszcze byli w Warszawie, to trzy, znaczy one byli cały czas, nosiły go przy sobie, zaszyty w sukni. Później, jak nastąpiła okupacja, zaszyły go w podnóżek. Tamten układ sztandaru był do wybuchu Powstania Warszawskiego. Potem, obawiając się, że może dom zostać zniszczony, pani, znaczy już jedna była z nich, zaczęła nosić znów pod swoją suknię. Nosiła go cały czas, po wojnie przekazała oficerom 17 Pułku Wanów. Dzisiaj ten płat sztandaru jest prezentowany w Muzeum Wojska Polskiego w Poznaniu. Wszystkie panie decyzją koła oficerów 17 Pułku otrzymały symbolicznie, bo trzy nie żyły, odznakę pamiątkową tego pułku. Na szczęście, mówię, sztandary dostały się w ręce niemieckie. Oto bardzo dbali o te symbole. W ręce i Rosjan, i w ręce Niemców niewiele sztandarów się wpadło. Tak mocno pilnowano tych znaków. Zresztą generał pułkownik Kowalczewski pierwotnie zamierzał podobnie zrobić jak pułkownik Wieczerzyński. Albo zakopać sztandar, albo go spalić. Ale spalić go na polskiej ziemi, zakopać go w polskiej ziemi. Udało się to, dzięki temu ten piękny znak dzisiaj jest prezentowany, jak powiedziałem, w Poznaniu. Obok niego jest mundur pułkownika Kowalczewskiego. No i pierwszy sztandar 17 Pułku Wanów również tam się znajduje. Tak powiedziałem, 55 nie dotarł do Warszawy, natomiast w Warszawie uczestniczyli żołnierze 55 Poznańskiego Pułku w sile około 200 ludzi w obronie w zbiorczym pułku, 60 Pułku Piechoty. To też wywodzi się z Powstania Wielkopolskiego, tutaj jest Grupy Leszna i do kapitulacji ci żołnierze walczyli. Tak się pokrótce kończy, można powiedzieć, udział żołnierzy w kampanii. Ja nie starałem się nazywać tego kampania wrześniowa, gdyż to było za krótko, bo jeszcze oddziały zapasowe obu pułków walczą. Później wielu się dostaje do drugiej niewoli i ginie, ale w kampanii polskiej. Jakie były losy, i na tym, można powiedzieć, bym poprzestał, losy żołnierzy tychże pułków w czasie wojny. Dla wielu wojna skończyła się niewolą, ale wielu z nich podjęło walkę w Polsce i na Zachodzie. Pułkownik Wieczerzyński całą okupację przebywał w Oflagu 2C w Oldenburgu. Tam było zresztą bardzo wielu oficerów. Pułkowiński dobiegł. To był największy obóz jeniecki, prawie 6 tysięcy w niektórym czasie. Jego żona zostaje, bo na całe rodziny, ja tego może nie powiedziałem, rodziny wywiezione, rodziny wojskowe 28 sierpnia pod Lwów, tam miały być przechowane. Ona pojechała do Suwałk, tam u swojej rodziny była. No ale za wypowiedź o nietaktowną, w cudzysłowie, o Niemcach, została aresztowana i ze starszym synem Władysławem przesiedziała w Ravensbrück. Jej syn przepłacił to bardzo wiele, gdyż tam zachorował na gruźlicę. Później, gdy wrócił, nie wyleczył tej choroby nigdy. Był dziennikarzem sportowym na Śląsku i w latach 60. umiera. Pułkownik Kowalczewski prawie od początku jest w Oflagu 7A w Murnau. Jego żona, syn i córka to żołnierze Armii Krajowej. Matka, czyli żona, matka tych dzieci i oboje przechodzą szkolenie na tajnych, można powiedzieć, podchorążówkach. Syn zapłacił na to najwyższą cenę, zginął. Matka i córka po wojnie przez Włochy, przez naszych, można powiedzieć, chłopców, którzy przez granicę zieloną przeprowadzili ją, spotkała się we Włoszech z mężem, a potem osiadła na emigracji wraz z mężem w Wielkiej Brytanii. Wielu oficerów, którzy albo byli w pułku do 1939 roku, albo znani są, służyli na Zachodzie. To później pułkownik Romualdow był w pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, był dowódcą pułku artylerii przeciwpancernej 34 pułku Anów. Podpułkownik Sokołowski był dowódcą 1 pułku pancernego tejże samej dywizji. Podpułkownik Michał Kutowski, dowódca 2 pułku pancernego, późniejszy generał, tutaj u nas bywał. Podpułkownik Wyskota Zakrzewski,
Pułku Anów Karpackich. W 1946 roku witał się, w 5 roku, witał, w 6, przepraszam, witał siebie pułkownika Kowalczewskiego, który był, można powiedzieć, na stażu po wyjściu z niewoli i na początkowym przeszkoleniu. To pułkownik Feliks Motyka, który uniknął tragedii katyńskiej. Dowodzi od Piedimonte po ranieniu swojego dowódcy, majora czy pułkownika Świetlickiego, zawsze mylę stopień, obejmuje pułk 6 pancerny Dzieci Lwowskich. O Edmundzie Lesiuszu powiedziałem, zamordowany. Kapitan Krzysztof Hoffman z 55. Pułku Piechoty. Oficer, żołnierz Armii Krajowej, zostaje złapany, przewieziony do Auschwitz, wchodzi do grupy rotmistrza Pileckiego. Rotmistrz Pilecki wymienia go z nazwiska, że Hoffman ratował go w czasie, gdy na Pileckim wykonywano pseudomedyczne doświadczenia. I Pilecki, i Hoffman ucieka, wydostaje się z obozu. Wraca Hoffman do Armii Krajowej na Podhale. Tam zostaje aresztowany przez Rosjan i do 1948 roku przebywa na wschodzie. Wraca do Polski, kończy medycynę, doktoryzuje się. Był jeden z prekursorów leczenia porażenia mózgowego akupunkturą. Miał swoją klinikę w Chochowie pod Zakopanem. To lekarz Amałowicz, naczelny lekarz 55. Pułku, a przedtem, zanim został zmobilizowany, był w korpusie kadetów w Rawiczu, lekarzem. Słuchajcie, żołnierz Armii Krajowej, aresztowany, przeszedł ponad 20 gułagów w Rosji. Wraca, w Polsce żyje, umiera. To porucznik Józef Walicki u Hubala, później w Armii Krajowej ginie. To major Józef Spychalski. On co prawda nie wychodzi z pułkiem na wojnę, brat Mariana. On był w 1939 roku dowódcą batalionu stołecznego. Dwukrotnie z dwóch, można powiedzieć, niewoli się wydostaje. Gdy wylądował w Polsce, był w pewnym sensie szykowany na dowódcę wachlarza, ale jak kontrwywiad prześwietlił, że jest bratem Mariana, no, przyznano mu inne zadanie. Można by wymieniać bardzo wielu innych żołnierzy, oficerów, którzy w różnych miejscach walczyli. Na koniec przeczytam jedną rzecz, ale przy tym chciałbym powiedzieć panu ciekawostkę. O sztandarach powiedziałem, o buławie. W 1939 roku latem Wielkopolska Brygada Kawalerii naczelnemu wodzowi ufundowała, można powiedzieć, kopię buławy marszałkowskiej, na głowni której były zamontowane oznaki pułkowe. 15. Pułku Anów Poznańskich, 17. Pułku Anów Wielkopolski im. Króla Bolesława Chrobrego, czyli trzeci wzór, 7. Pułku Strzelców Wielkopolskich i 7. Dywizjonu Artylerii Konnej. W październiku, 5 października do Warszawy przybywa Hitler. Trasa sprawdzona, wchodzi do Belwederu, tam mu saperzy meldują i pokazują mu, proszę, która jest buława woza, który przegrał wojnę. Pokazują mu jeszcze taki kilim z naszym godłem. Zabierają to. W 1940 roku w Berlinie zostaje przygotowana wystawa Łupy z wyprawy na Polskę. Jest pokazana ta buława. Ja ją widziałem w Warszawie. Ona dopiero w połowie lat 80. była pokazana. Dwóch Polaków, potem trzeci dołącza, którzy zostają zesłani do niej na przymusowe roboty, to był Władysław i Franciszek Lęczewski, Franciszek ten, który wykradnie ją później, i Paweł Stefanowicz Marucha, oglądają to i podjęli decyzję. Pierwsza decyzja była: wykradniemy jakiś sztandar, no ale sztandar wykraść trudno. No więc wykradniemy buławę. Franciszek jako najmłodszy i najchudszy, no nie wiem, czy był chudszy ode mnie, ale był chudy, znalazł miejsce, gdzie po zamknięciu o 17 tej w ogóle tego obiektu muzeum będzie mógł przebywać do nocy. I znalazł moje postumy, na którym było po pierwsze Hindenburga. Tam się schował, odczekał bardzo dużo godzin. W godzinach nocnych najpierw otworzył okno, które przygotował sobie do ucieczki, wszedł. Na gabloty położył mundur podhalańczyka polskiego, rozbił szybę, zabrał buławę i uciekł.
Nie wiem, co było następnego dnia, ale prawdopodobnie ta ochrona niemiecka chyba przestała żyć. Skandal wyszedł wielki. Buława w następnym roku wychodzi przez Wiedeń przy pomocy różnych postaci, nie tylko polskich, Jugosławii i tak dalej, z zadaniem dotarcia do naczelnego wodza. Nie wiem, czy dotarła tam, ale po wojnie dotarła do Polski, a ją przywiózł do Polski Adam Prakier. I dopiero w 1985 roku została pokazana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Hitler nie wiedział, że nie za, jak mu dano, że ma prawdziwą buławę. On był dumny, że ma buławę. I tak samo otoczenie, no każdy chciał się pochwalić, no mamy symbol wodza. Rycznikły swoją buławę zabrał. Tom został. I pozwólcie Państwo, że jako podsumowanie przytoczę słowa generała Kutrzeba, a potem, jeżeli będzie ktoś chciał zapytać, postaram się powiedzieć. Generał Kutrzeba, pisząc swoje wspomnienia z walk wrześniowych, napisał tak, myśląc o przyszłych dowódcach. Ale one są, wydaje mi się, ważne dla wszystkich nas, Polaków. Przechodząc koło grobów żołnierskich nad Bzurą, niech przyszli nasi dowódcy sprawiedliwie wspomną, że leżą tu jedni z tych, którzy starali się wykonać niewykonalny w 1939 roku obowiązek obrony Polski. Dzisiaj często my też różnie, mówię my, no nie w tym sensie tutaj my, ale staramy się różnie mówić o tych, o tym, czy było warto, czy albo nie warto, albo do kiedy walczyć, kiedy zaprzestać. Jeden z dowódców powiedział tak, jeśli śmierć żołnierza pomaga innym w działaniu bojowym, to można to zrozumieć, ale śmierć, która już nikogo nie ratuje, staje się niecelowa, życie jest ważniejsze. O tym musi wiedzieć każdy dowódca. Wydaje mi się, że to są dla mnie bardzo ważne słowa. Nie wiem, jak to inni odbiorą. Tyle chciałem, ale zanim jeszcze skończę, zanim pytania. Dzisiaj było otwarcie wystawy w archiwum. Przyniosłem takie tutaj trzy ładne wydane gazety. Kto będzie pierwszy, to lepszy. To widzę, pan profesor, to już pierwszy, to więc muszę dać. A resztę proszę rozdać. No nie ma więcej. Drodzy Państwo, udało mi się ostatnio zdobyć dwie cenne rzeczy i warto byłoby, żeby one się ukazały. Wspomnienia pułkownika Ignacego Kowalczewskiego, ostatniego dowódcy 17 pułku, który prowadzi ten pułk na wojnę. Bardzo obszerno. To jest oprócz kopia, ale to są jego wspomnienia. I drugie, które otrzymałem od pani Jadwigi Wieczerzyńskiej, są w moich rękach. Dwa dokumenty. Tutaj ten najważniejszy oryginał jest w Centralnym Archiwum Wojskowym. To są wspomnienia pułkownika Wieczerzyńskiego z kampanii polskiej w 1939 roku. Pani Jadwiga mi dała, dzięki temu one są. Mówię, ocena historyków wojskowych jest bardzo wielka tych dokumentów. Warto było, żeby one ukazały światło dzienne. Obydwa dokumenty wspomnienia zostały napisane przez ich dowódców w czasie pobytu w niewoli przy współpracy z oficerami i po wojnie zostały skonsultowane, o czym jeden i drugi dowódca pułku napisał. I one zostały wydane. To są bardzo ładne szkice i tak dalej. Oczywiście to nie wszystko zostało poruszone, bo obaj dowódcy piszą, że pisali wtedy na bazie tych wiadomości, które mieli. Pułkownik Wieczerzyński pewno o pewnych rzeczach nie napisał, ale albo nie wiedział, albo nie były na tyle skonsultowane, żeby uznać, że jest to w pewnym sensie pewnik. Ale są warte, żeby były one w przyszłości pokazane innym ludziom. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę.